Halo, witam wszystkich. Halo. Dobra, stream w środku tygodnia. Dobra, to już nie będzie nam potrzebne. Odpalmy sobie mody. Factorio. Co tutaj krzyczysz, komórko? Okej, dobra. Dobra. Wznawiamy tam, gdzie zacząłem. Ja już nie grałem tamtego momentu. To jest oczywiście wersja 15, ponieważ mody jeszcze nie działają na wersji 16. Przynajmniej z tego, co widziałem. Więc mam teraz dwie wersje Factorio. Jedna do modów, jedna nie. No i tak jak wczoraj na streamie. Wszystkie achievementy mi się skasowały, więc pewnie będziemy mieli sporo pop-upów za chwilę. Dobra. Dzisiaj chyba nie będziemy za bardzo nowych rzeczy odkrywać, będziemy poprawiać stare. Po pierwsze chcę zrobić pociąg z Bobomią, żeby można było to skasować i żeby można było tej G-Volit otworzyć, czy E-Volit, jak tam się to nazywa. Poza tym, tutaj, sprawdźcie te roboty. Tak, poza tym weźmiemy się jeszcze za aluminium. I potem może weźmiemy sobie, zrobimy lepsze sortowanie surowców. Nie tak jak to do tej pory działa. Tak, do tego jeszcze potrzebowalibyśmy jeszcze dwie rzeczy tutaj otworzyć. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie weźmy się za aluminium. Okej. No właśnie. Już chyba powinienem mieć już wszystko chyba przebadane. Chodziło mi o te rzeczy dotyczące przetapiania i tak dalej. Bo chcę już robić na tym docelowych rzeczach. Czyli tak, przetwórnia ród. Pewnie będzie nam potrzebna Mark 3. Czy nie ma tego Mark 4? Zobaczmy. Jest jeszcze Mark 4. Okej, to musimy to szybko odblokować. I tu dorobić Mark 4. Tutaj już wszystko jest. Mark 4. Nie, też jest Mark 3. Ok, więc również trzeba będzie dorobić Mark 4. Ok, dobra. Witaj, przyjacielu Sans. To tak trochę po rosyjsku brzmi. Witaj, przyjaciel. Dobra. Zobaczmy, czy to mamy odblokowane w ogóle. Odlewnie oraz piece hutnicze. Mamy. Potrzebowaliśmy do tego concrete brick, rury tytanowych oraz tytanowych płytek i układów procesorowych, dlatego pewnie tego nie było. Okej, dobra. To wiecie co, zajmę się tym teraz, zanim weźmiemy się za resztę, żeby jak już będziemy robić aluminium, żeby to już robić na docelowych rzeczach. Więc tak, rury tytanowe sobie zrobimy, tytanowe płytki również sobie musimy robić. Concrete brick i układ procesorowy sobie dostarczymy, a to sobie weźmy z góry. Ok, więc musimy coś podobnego tutaj zrobić.
Okej, dobra. Przy okazji, czy mam robiony concrete brick? To wszystko działa. Wygląda na to, że działa. Okej. Że jak widzę pozatykane te maszyny, to się zastanawiam, czy wszystko u nich działa. Dobra, tutaj mamy concrete. O ile się nie mylę, to z tego się robi właśnie brick. Tak, po prostu bierzemy concrete do assemblera i mamy concrete brick. Okej. Tak, masakra. Chyba dużo tego nie będziemy potrzebować. Sobie zrobię coś takiego po prostu. Potem jeszcze będziemy robić reinforced concrete brick. A to pewnie później. A będziemy potrzebować trochę tego więcej. Zrobimy sobie parę maszyn. Cztery powinny być ok. Okej, spoko. Jak ktoś potrzebuje wyjść, to nie musi się pytać mnie o pozwolenie. Dobra. Ciach, ciach. Voilà, dobra. To będą nasze concrete bricks. Niech się tam robią. Chociaż może powinienem je pewnie tam poograniczać, ale dobra, niech będzie. Dobra. Assemblery 3. Więcej ich potrzebuję. Będą mniej więcej tak samo działały. Piec chodniczy. Piec chodniczy Mark 4. Tutaj potrzebujemy tytanowych płytek. Właśnie, czy tytan w ogóle mamy skręcany? Tak, tytan mamy skręcany, ale to jest poziom 1 skręcania. Tak, bez chodziwa. To jeszcze przerobimy sobie, żeby działało z chłodziwem. Dobra, a tutaj będą tytanowe rury. Tak, tak. Dobra. Skąd ty sobie pobierasz? Okej, nad tym zrobimy, tak żeby było ładnie. Dobra, już leci. No i dobra. Jeśli się dostarczy tytan, to już powinna już ruszyć produkcja.
Dobra, w tym czasie zobaczmy odlewnie. Czy tak samo się będą robić? Tak, piec chodniczy. A, dobra, jeszcze odlewni skręcających nie mamy. Odlewnie tak. Tak potrzebujemy. Tymczasem zwykłe odlewnie. Tak, dokładnie tak samo działają. Fajnie. Dobra, leci ten tytan, chociaż po prostu długo leci, bo tam jest daleko na dole. Ale widzę, że jest zamówienie, więc. Więc pewnie zaraz przyleci. Dobra. Okej, dobra, nie, tego nie potrzebujemy. Odlewnia Mark 4. Długo leci ten tytan. Okej, dobra, ale w końcu dolecie. Dobra, jeszcze brakuje ci układów procesorowych. Co jest dziwne? Czego nie masz układów procesorowych? Wszystko stanęło z jakiegoś powodu. Zobaczmy, co tu nie działa. Witaj, Jakub. A jak zwykle coś tu nie działa. Zaawansowanych płytek nie ma, zaawansowanych płytek nie ma, ponieważ nie ma złota. Okej. Zobaczmy nasze robienie złota z niczego. Czy działa dalej? Tak, działa. Czy srebra do czegoś potrzebujemy? Nie. Więc może zróbmy również złota. To jest zatrzymane. No i dobra. Jak się będzie pojawiać, to będzie działać. Przy okazji mamy kolejną ważną rzecz do zrobienia dzisiaj w takim razie. Właśnie, z czego się robi, wyrabia złoto tak właściwie? Stiratytu, krotium i rubit. Okej, czyli z 2/3 czegoś, czego nie mamy. A ze zwykłego sortowania, to z czego ono powstaje? Z rubitu. I skrotium. Ok, więc taki będzie plan w takim razie. Będziemy sobie zrobić, musieli najpierw zrobić sortowanie rubitu. Kwas azotowy tym bardziej już mamy. Więc będziemy mogli to zrobić chyba raczej bez problemów. Dobra. Mówisz o złocie, no nie mogę jeszcze produkować złota z rud, ponieważ nie mam jeszcze kryształów krotium i nie mam kryształów rubitu. Mógłbym sortować w sumie to i to by miał złoto.
Nie, chwila. Chcielibyśmy kawałki. Dobra. Dobra, w każdym razie wniosek jest taki, że na razie nie będzie. Dopóki nie ogarnę lepszego przetwarzania rubitu. No i dobra. Zróbmy jeszcze tutaj te dwie rzeczy, czyli piec indukcyjny oraz piec chemiczny. Piec indukcyjny jest pewnie tutaj, co? Okej, wymaga dokładnie tego samego. Więc dokładnie w ten sam sposób to zrobimy. Szafary, typu bomby, zyskać tlenek siarki, z tego resztę produkuj. Sortujmy szafiry typu bombium. Zyskać tlenek siarki. Chwila. Znaczy wiem, że z sortowania otrzymujemy ten tlenek siarki. Sorry, nie nadążam. Drugi etap. Tak, z tego dostajemy, no, z tego dostajemy ten wastewater. Czy chodzi ci o te geody? Z tego otrzymujemy ten siarkowy ściek. Ile modów? Mody są wszystkie wypisane w opisie streama. Dużo modów. Tak, otrzymujemy siarkowy ściek, ale nie wiem, jak z siarkowego ścieku możemy uzyskiwać całą resztę. Co prawda, no, on jest potrzebny później do tworzenia tego, oraz potem do krystalizerów, ale krystalizery są dużo mniej wydajne od tego, co możemy sobie robić, gdybyśmy przeprowadzili sortowanie do końca. Na razie sobie po prostu korzystam tylko z tych właśnie z sortowania tych oczyszczonych rud, ale ostatecznie chcę korzystać z tych procesów, kiedy sobie dostarczam jakieś konkretne rzeczy i sobie produkuję co chcę, ile będę potrzebował. Oczywiście będę, krystalizator będziemy potrzebowali, ale dobra, to też się później zajmiemy. Mam Factorion A. Siarkowy ściek, reszta to przetwarzać i radzę ci dodać. Ale tak nudno wytwarzać wszystko z jednego. Zrobimy to, żeby było fajniej trochę. Dobra. Piece indukcyjne, tak. Dobra. Sortowane kryształki. O, Zyczak, słuchaj, długo by tłumaczyć. Chyba musiałbyś po prostu obejrzeć mój pierwszy odcinek, bo tam tłumaczę mniej więcej, co to działa. Olej wielofazowy. Niestety tego tutaj nie znajdę.
Olej wielofazowy mam już. Z tego nie mogę dużo produkować. To jest do produkcji ropy naftowej. Z ropy naftowej. Coś mogę jeszcze dodatkowo robić. No, generalnie produkty ropopochodne. Nie jest tak, że chyba sobie z tego mogę wszystko wytworzyć. Jakubak, bo chyba to, co sugerujesz, to są rzeczy, które robią ludzie na tych, na... Na tych... Jak to się nazywały te challenge? C-Block Challenge. Oni tam muszą robić takie rzeczy, że sobie wszystko wytwarzają z jednego. Ale tutaj chyba nie potrzebujemy takich rzeczy robić. Z ropy inne rzeczy. Okej, dobra. Ale mamy ropę naftową. I co możemy sobie z tego robić? Nafta. Czy z tych rzeczy możemy sobie wytworzyć jakąś rudę? No nie wiem. Wiesz co, napisz. Napisz może na czacie, jak z ropy można wytworzyć jakąś rudę. Bo nie nadążę za tobą. Okej. Okay. Tutaj podobnie zrobimy chyba to. Dobra, te nowe płytki i te nowe koło zębate. Okej, nie będzie trudne. I znowu potrzebuję więcej sanderów. A właśnie, a Zyczak, gdyby o, tak w skrócie odpowiedzieć na twoje pytanie, w bobmodach jest coś takiego, że nie wytwarzamy, nie kopiemy sobie rudy żelaza, tylko kopiemy jakieś formacje skalne. One nazywają się właśnie szafiryt, iwolit, satiryt, krotium, rubit oraz bobomium. I potem je przetwarzamy, żeby uzyskiwać jakieś surowce. Na przykład tutaj jest szafiryt, tak? Szafiryt. Jego co najpierw sobie tłuczemy, żeby tłuczonkę zrobić, potem sobie tłuczemy, mamy opłuczone, potem sobie rafinujemy, mamy kryształy, potem kryształy jeszcze oczyszczamy i mamy oczyszczone kryształy, potem oczyszczone kryształy wsadzamy do sortowni i to nam wypluwa różne rudy. Między innymi właśnie rudę żelaza, rudę miedzi oraz jeszcze dodatkowe rudy, czyli tytanit, silikon, cynk i nikiel. Z tych dodatkowych rud wytwarzamy sobie jeszcze inne rzeczy, ale no generalnie, żeby uzyskać rudę żelaza, to jest troszkę trudniej. Rudę żelaza moglibyśmy też tutaj uzyskać, gdybyśmy tutaj już tą tłuczonkę od razu wstawili do sortowni, to byśmy uzyskali również rudę żelaza i miedzi, ale nie uzyskiwalibyśmy tych dodatkowych rud. Masz jeszcze parę więcej? A o czym dokładnie mówisz? Jakieś jeszcze rudy, których tutaj nie mam?
przetwórnia RUT 4. Gdzie tutaj się robić? Potrzebujemy tak. Concrete brick i to w sumie tyle. Mody. No, okej, spoko. Modów jest dużo. A to jest moja jakby pierwsza gra z modami, więc... nie chciałem za bardzo instalować za dużo. A i tak jeszcze dodawałem w międzyczasie dodatkowe. Dobra, to już się powinno robić. Brat tutaj będzie skręcalna. Ale to będzie Mark 3. Nie, to powinna być prasa, okej, sorry. To też powinno być Mark 3. Okej. No i dobra, jest najwidoczniej jeszcze parę rzeczy, których nie zrobiłem produkcji. W takim razie... tych skręcających najwidoczniej jeszcze nie mamy. Zewnętrznie skręcające, chwilę, dobra. Jeszcze raz. Chemiczny mamy, indukcyjny mamy, odlewnie mamy, piec hutniczy mamy, przetwórnie RUT oraz prasę paletową. Czyli tak, indukcyjny mamy, odlewnie mamy, skręcający nie mamy. Chemiczny mamy, hutniczy mamy, prasę paletową chyba też mamy. Tak, tutaj. Przetwórnie RUT. Okej, dobra. Wygląda, że z tego wszystkiego jeszcze nie mam odlewni skręcających. A właśnie, pieca spiekającego jeszcze nie mamy. I powder mixer. Czy chce mi się to teraz robić jeszcze? Czy nie bardzo? Dlaczego wymaga ten spiekający? Okej, to obok siebie również będziemy musieli zrobić. Spiekający i odlewnie skręcającą, bo to wymaga takich samych rzeczy. Pratę dwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Dobra, ale dobra, w każdym razie powder mixer możemy w takim razie zrobić tak jak sans pisze. Okej. Powder mixer. Okej. Północ, czołg, trochę amunicji, wsiadaj i odebij, co nie byli twoi przyjaciele. Okej, nie wiem o co chodzi, ale spoko. Okej, dobra, musimy to przekopiować tutaj. Te dwa ostatnie to jeszcze obok zrobimy, czyli piec spiekający i odlewnie skręcającą. No w sumie podobnie jest. Nie, nie są podobne. Dobra, czyli odlewnie skręcającą zrobimy obok tego powder mixera, bo ona... nie zrobimy. Ona jest najgorsza, bo wymaga i kół zębatych, i rur. Reszta wymaga albo tego, albo tego.
Okej. Nie mam potrzeby na razie zabijać obcych. Pozabijałem wszystko, co mi przeszkadzało. Dzisiaj zajmujemy się innymi rzeczami. A dobra, ale na pewno to sobie skopiuję. A tego nie potrzebuję. Też na razie nie potrzebuję. Też nie potrzebuję. W razie też nie. Też nie. Też nie. Sens, no to sobie jeździ. Nikt ci nie broni. Powder mixer 1. Powder mixer 2. Powder mixer 3. I powder mixer 4. Jeszcze potrzebujemy. Nie. Dobra. Tutaj gdzieś obok będziemy musieli jeszcze uruchomić te dwie ostatnie linie. To będą te dwie rzeczy: lewnie skręcające i piec spiekający. Tak, tutaj się coś porozsuwa i powinno działać. A właśnie. Zrobiłem jeszcze wyjście. A możemy sobie później gdzieś pojeździć. A ja nie jestem znany. A, że nie było, że to jakoś implikuje, że jestem znanym YouTuberem. Coś. Ale po prostu na razie mamy inny plan do roboty.